Jeśli powietrze krąży w pomieszczeniu, mówimy o cyrkulacji. W dawnych urzędach wydawano cyrkularze, czyli okulniki, a Warszawa była kiedyś podzielona na cyrkuły, czyli okręgi, z których każdy obejmował cyrka, czyli około 530 posesji. Jak myślisz, do czego przydaje się cyrkiel? Spójrz na trzy odcinki o długościach 5 cm, 7 cm i 10 cm. Czy da się z nich zbudować trójkąt? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Aby to sprawdzić, wystarczy, że dodamy do siebie długości dwóch krótszych odcinków. Jeśli ta suma okaże się większa od długości najdłuższego odcinka, to z tych trzech odcinków będzie można zbudować trójkąt. Przejdźmy do obliczeń. 5 cm dodać 7 cm to 12 cm, a to jest więcej niż 10 cm. Pokażę Ci teraz, jak za pomocą ołówka, cyrkla i linijki narysować trójkąt, którego boki będą miały dokładnie 5 cm, 7 cm i 10 cm. Weźmy linijkę i zmierzmy długości jednego z trzech odcinków. Obojętnie którego. Ja wybieram ten. Rysuję odcinek o długości 7 cm. Teraz biorę cyrkiel i wbijam nóżkę w jeden z dwóch końców któregoś z tych dwóch odcinków. Na przykład tutaj. Ustawiam rozstaw nóżek tak, aby wynosił dokładnie 5 cm. Nie zmieniając rozstawu nóżek, przenosimy cyrkiel i wbijamy go w jeden z dwóch końców 7 cm odcinka. Gdy już to zrobimy, to zakreślamy łuk. Teraz dokładnie to samo robimy z odcinkiem o długości 10 cm. Ustawiamy zatem rozstaw nóżek na 10 cm. Wbijamy nóżkę cyrkla w drugi koniec odcinka i zakreślamy łuk. Ważne, aby narysowane przez nas łuki się przecięły. Punkt przecięcia jest najbardziej istotny. To właśnie jego szukamy. Ten punkt jest trzecim wierzchołkiem trójkąta. Łączymy go z końcami pierwszego odcinka, tworząc boki trójkąta. Zmierzmy długość boków i sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Zajmie to chwilę. Zobacz. Ten bok ma 5 cm. Zmierzmy teraz ten bok. Widzisz, że ma on długość równą 7 cm. Zmierzmy trzeci bok. Ma on długość wynoszącą 10 cm. Wykonaliśmy nasze zadanie. Spróbuj teraz samodzielnie powtórzyć wszystkie czynności, zaczynając od narysowania odcinków o długościach 5 cm, 7 cm i 10 cm. Sprytnie wybierz miejsce na kartce, w którym zaczniesz. Ważne, aby zaplanować wystarczająco dużo wolnej przestrzeni. Zwróć uwagę, że każdy z boków tego trójkąta ma inną długość. Jest to zatem trójkąt różnoboczny. Bardzo podobnie rysuje się trójkąt równoboczny i równoramienny. Narysujmy je zatem. Zacznijmy od trójkąta równobocznego o boku równym 6 cm. Rysujemy zatem odcinek o długości 6 cm. Pamiętaj, żeby zostawić wokół niego wolne miejsce. Bierzemy teraz cyrkiel, ustawiamy nóżki tak, by ich rozstaw był taki jak długość naszego odcinka i wbijamy jedną nóżkę w koniec tego odcinka. Na przykład tutaj. Teraz rysujemy łuk. Następnie wbijamy nóżkę cyrkla w drugi koniec odcinka i też rysujemy łuk. W miejscach przecięcia obu łuków rysujemy punkt. Łączymy go z końcami narysowanego odcinka. Nam wystarczy tylko jeden. Oto trójkąt równoboczny, którego bok ma długość równą 6 cm. Teraz samodzielnie spróbuj narysować trójkąt równoboczny. Może to być taki, którego bok ma długość równą 6 cm, ale możesz też wybrać inną długość boku. Narysujmy teraz trójkąt równoramienny o bokach równych 5 cm, 7 cm i 7 cm. Widzisz, że tym razem mamy do dyspozycji dwa odcinki. Tyle nam wystarczy, bo w trójkącie równoramiennym dwa boki mają jednakową długość. W naszym przypadku 7 cm. To właśnie te boki nazywamy ramionami. Ja zazwyczaj najpierw rysuję odcinek, który nie ma pary. W tym przypadku odcinek 5 cm. Teraz biorę cyrkiel. Odmierzam 7 cm. Wbijam nóżkę tutaj i rysuję łuk. Nie zmieniając rozstawu cyrkla, wbijam nóżkę w drugi koniec mojego odcinka i rysuję kolejny łuk. Zaznaczam miejsce przecięcia i łączę je z końcami odcinka. Otrzymaliśmy trójkąt równoramienny o bokach 5 cm, 7 cm i 7 cm. Przejdźmy dalej. Tym razem mamy narysować trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość 3 cm i 4 cm. Do tego zadania cyrkiel nie będzie nam potrzebny. Wystarczy ekierka z podziałką i ołówek. Najpierw od prostopadłych ramion ekierki odrysowujemy kąt prosty. Następnie odmierzamy na jednym z odcinków 3 cm, a na drugim 4. Tyle mają przecież mieć nasze przyprostokątne. Kolejność w tym przypadku nie ma znaczenia. Przyprostokątne gotowe. Teraz łączymy ich końce i otrzymujemy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 3 i 4 cm. Rysowanie trójkąta z wykorzystaniem cyrkla, linijki i ołówka nazywa się konstrukcją trójkąta. Pamiętaj, aby po odmierzeniu długości odpowiednich odcinków nie zmieniać rozstawu nóżek cyrkla. Postaraj się, aby Twoja konstrukcja była właściwie rozplanowana na kartce i wyraźna. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o trójkątach, to obejrzyj pozostałe lekcje z tej playlisty. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv.